pojedynku numer 2 w drużynie gości zagrał Zhen Wang kontra Bogusław Koszyk. W tym meczu szybkie zwycięstwo Zhen Wanga. W pierwszym secie 11-5, w drugim do 9 i w trzecim secie 11-6. Wynik 3-0. Tak właśnie Bogusław nie trafił w stół i Zhen Wang wygrywa to spotkanie. Aktualny wynik meczu 1-1. Czwarty pojedynek to zdecydowanie najlepsze widowisko tego dnia. Siu Lam zmierzył się z Zhen Wangiem. Kibice mieli na co popatrzeć, po prostu wymiany na najwyższym światowym poziomie. W pierwszym secie Zhen Wang wygrał 6-11, natomiast w drugim secie to Siu Lam dominował zdecydowanie przy stole i wygrał aż 11-1. O losach tego spotkania miał zadecydować trzeci set. W ostatnim secie panowała gorąca atmosfera, głośny doping publiczności, wspaniałe wymiany i to właśnie Siu Lam przechylił szale zwycięstwa na swoją korzyść, zwyciężając w ostatnim secie 14-12. Tym samym wygrał 2-1 z Zhen Wangiem, a wynik meczu wyrównał się do stanu 2-2. Wynik całego spotkania miał zależeć od gry Bogusława Koszyka z Dmitrijem Prokopcowem. W pierwszym secie Dmitrij pokonał Bogusława Koszyka 11-9. W drugim secie Bogusław walczył, niestety nie dał rady i Dmitrij przypieczętował zwycięstwo, zwyciężając w drugim secie 11-8. Tym samym zwycięzcą całego spotkania została drużyna Morliny
Ostruda. 3-2 z drużyną UKS Warta Kostrzyn na Odrą.